Jedziemy do widza blachy, zobaczyć jego sprzęty. Wyjechaliśmy gdzieś, no teraz nie, na Żary jedziemy, na Żagań. Droga nawet całkiem fajna. Enduro! Przestało padać nawet, czyli będzie można coś upalić blachy sprzętem. Czyli dzisiaj mamy dzień takich odwiedzin u widzów. Blacha, nie wiem, czy tam kawę zrobi, czy nie zrobi. Enduro! To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Ale w każdym bądź razie jedziemy. Z czego się śmiejesz? Nie, nic. Matis napisał, Kuba, po cichu w nocy wyjmij dziadkowi silnik i wstaw do swojego. Dobre, dobre. Czyli słuchajcie, w ekipie mamy dwa raptory w tej chwili. Obydwa bez wstecznego. Blacha, czekaj za nami. I tak się skończyła jazda. Zaraz będziemy. Tomek, a powiedz, a blacha, a czemu ty jesteś blacha? Nie wiem właśnie, czemu blacha. Bo to Błażej jest, nie? Błażej, to jest dlatego blacha. Blacha, bo dużo blach łamał. Biorę kask i coś da się czymś tam przejechać. Nagramy to wam. Jesteśmy u blachy. Siema, blacha. Siema. To już wlepy dla niego mam. Trochę wygniecone, ale co zrobić? Od temperatury, od powietrza. Moment. Dobra. Siema. Mogę dać kłopna, jak będzie. Siema. A nie, no damy mu wszystkie, co? Siema, blacha. Siema. Błażej, słuchaj, wlepy mamy dla ciebie. Tu jednego borna ci nawet damy. Dziękuję. Cześć, kolego. Dzień dobry. Witam. Widzisz, takie coś kupiliśmy. Nawet dobrze chodzi. Co, będziesz go ściągał? Nie. Te bo mi się przystało. Patrz, już wlepa jest. No, widzę. Ładnie. Dawaj sprzęty swoje. Enduro, nie? Najlepsze, nie? Wow. O cie, panie! Ale fajny! To jest ta twoja 125? Tak. A co tu jej się stało? Plastikiem? Gleba była? Co zrobiłeś? Na kółko dawałeś? Tak. A na koło dajesz? No. Ale dlaczego dajesz? Tak jak mleku dajesz? Nie, z miejsca. A z miejsca. Ale chcesz jeździć tak jak ja na kole? No. To jest bezpieczne, tata, to jest bezpieczne. To co tam kiedyś na rzędzie? Nie. Ale nie. Na kole. Bo na kole to tak. Jeździł pan na kole? Nie. I to bezpieczne jest, nie? No trzeba, Willy musi być, nie? I jest i Simpson. A tym też upalasz? No upalałem, ale wczoraj upalasz. Aha. A ty je składzisz? Tak. A co masz sprawne, powiedz? O, tam masz minicrossa, widzę, 50. Łaj, tu lepiej. Kurde, masz coś dobrego? Na dzisiaj? Na dzisiaj? No. To, ale to jest plastik robił. Rower! Rower też zepsuty. Jezu, ale blacha, trafiliśmy na ciebie teraz. Tu elektrykę widzę wywaliłeś. Nie, ja nie to kolegi wziął i nie chodzi. Aha. I tam jest pulsa tego czerwonego. Kurczę, a ja myślałem, że coś będziesz miał na chodzie. To można, ale ja wiem. A odpala to chociaż odpal to, czy to chodzi? Czekaj. Odpal chociaż. Można się przyjechać, tylko że to... Można się, Tomek, to ty wyjeżdżasz. Można się przyjechać. Ale mocno był jeżdżony. Można się przyjechać. Ty, nasi widzowie to nie oszczędzają tych sprzętów w ogóle. Tylko trochę tył trochę. Poczekaj, nie, bo się paliwo mam do tyłu. Ale ten filtr to masz tutaj. Chodzi. Chodzi. I lepiej niż ta zapadkę. Ale ty na dużych kołach jest, nie? Tata, wyciągniesz? A gdzieś masz jakieś miejscówki tutaj? Nie. A zobacz. Gdzie jeździsz? Po polach? No, po polach. Przez sąsiada. Pole?
Nie krzyczy? Pozwala? To jest co za sprzęt? KXD? Co to jest? Nie, to jest Longines. Longines? Ty, ja jeszcze w życiu Longines. Muszę tym się przejechać. Kawałek chociaż, ty. Jak łańcuch nie będzie spadał, to można. Ty, Tomek, nagrywaj. Bleku na Longines. Bleku na Longines. Silnika nie ma, no bo tam jest przekładka dawaj, była silnika. Dawaj tu nagrywaj. Ładnie krokuje. Pięknie paliwo. No, tak. To zakrywa, że jeździ? To moja koleżka na połowę. No, trzeba było to przyjechać. Zara, idę do spryta. Pierwszy raz na Longinie u blachy. Dawaj na kule. Nie no, co ty. Cię wyrżnę i dopiero będzie. No dawaj na kule. A ty blacha umiesz na kole? Blacha? Polecisz im na kole? No ale to nie było. Musiałem się już pojechać. Wygledni? Albo i nie widzę. Mówi? Nie, nie widzę. Wygrali? Nie. Jadę. Ale łańcuch spadł mi już. Nie. Przeskakuje łańcuch, o Jezu. Ale to... Dzień dobry. Ale coś wali w nim. Nie polecam Longina. O, już nie jedzie. To wali coś, pał, kurde. Łańcuch. Kurde, nie pojeżdżę. Tu tylko jedynkę. Jedyne co dobre, że duże koła ma. On nie chce jechać. Zatrui. Łańcuch ten. Łańcuch. Dobra, bo łańcuch ten. Czepię łańcuchę. Zatrui. Ty no, jakoś to jedzie, nie? Lączy, ale jaja. Ale jakbym nie miał czym jeździć, to i tym Longinem bym jeździł. Naprawdę. Tylko bym musiał ten napęd zrobić. Ale zabuja. O kurde. Pojechał. I jeszcze nie wyglebił. Chyba, że przyjedzie bez koła. Ło, i panie Longina. O Jezu. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Będzie pchał, popsuł. Popsuł.
Ale on lubi pchać. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Co? Chyba paliwa nie ma, wiesz? Co? I tak się skończyła jazda. Trzeba potrząsnąć. Paliwa chyba nie będzie. Nie wiem. Nie, jest trochę. Ale końcówka nie ma. Tak to bym przecież pojechał, nie? Chyba więcej. Bo mi tu uciekli paliwa. Chyba za mocno przykręcił kranik. No. To teraz ty jedź, ja cię nagram. Dobra. Kask najlepszy, wytrzymały. A jaki masz rozmiar kasku? Nie wiem. Eskę? Nie wiem. Przydałby ci się lepszy kask? No. Jedzie, na koło daj. Na koło mu daj! Enduro! Lącinem jechałem, byki. Blacha odpalił, przyjechał. Bleku słaby rajder. Bleku słaby rajder. Idą. Znasz swój cel. Ja na to nie latam. Tylko, bo na dwoje ścina. Tak niskie we siebie gina. Ja już tam zalatałem po to, że... Rama nie pęka? Idzie, nie? O jest, idzie. Idzie ładnie na koło, nie? To jest lepiej niż ty. Super blacha! To jak? A. Co? Pan na żużlu? Gra. Super blacha! Dzięki, że pokazałeś mi lącina. Dzięki, że mi z gazy nie umiałem odpalić. Enduro! Lecimy, blacha. Dalej, w podróż. Do domu już, nie? Do domu. Na razie, tata. Samo, no, samo chłodzenie. Olej. To co, lecimy? Lecimy dalej, tak. Blacha, dzięki. Hamulec, tak? Dzięki. To masz trzymaj, bo nie dam rady utrzymać tego wszystkiego. Jeszcze raz, blacha, dzięki za jazdę lącinem. Dzięki, tata. Do zobaczenia w grze. Enduro. Pozdrowienia, blacha, mam od cybusa. Pozdrawiam też. No. I do następnego razu. Do następnego. No, dzięki za odwiedziny. W kask zainwestuj. No, to będę chyba kupował. No, koniecznie. No. Na niego.
Na razie, dzięki. Na razie. Odprowadzaj go do garażu. Mogę odpalić jeszcze raz. Rama nie pęka. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.